Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku, w kolejnej serii, czyli kolejnej części Reboot Reboot, tym razem New York. Było Tokio, to teraz mamy Nowy Jork. Mimo, że nie zauważyłem na dzień dzisiejszy zainteresowania tą grą, to może kiedyś się to im zainteresowanie pojawi. Może jeszcze nie ma tych osób subskrybujących kanał, co lubią tą grę i się może kiedyś na sobie znajdą. A teraz przejdźmy do gry. Oczywiście 30 leveli, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwana, trzyna, terna, piętna, szesna, siedna, osiemna, dziewiętna, dwa, dwa, jeden, dwa, 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 trzy, dwa, cztery, dwa, pięć, dwa, sześć, dwa, siedem, dwa, osiem, dwa, dziewięć, trzy, 32? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 32 są, okej. Są 32 levele. Ja tą serię znam z 30 leveli, więc... Dwa levele ostatnie najprawdopodobniej będą takie, których jeszcze nie znam. Oczywiście też nie pamiętam, jak się tą grę robi, więc spokojnie. Okej, czyli no, po prostu... No, zasady są takie same, nie? Czyli po prostu sobie rozwalamy budyneczek, nitrosem, żeby zbierać te tutaj punkty. Mam nadzieję, że wam się będzie seria podobać. A jeśli ktoś nie widział serii w Tokio, to niech sobie ją obejrzy. 600 punktów i mamy drilla. Chyba to jest pierwsza część, ale jednak zacząłem od Tokio. Okej. To szczerze mówiąc, to byście też tak zrobili, jakby nie znacie. Wystarczy po prostu. Myślę, że po 16 leveli na odcinek zrobię, żeby były dwa odcinki tylko. Bo jak na razie gra jest za łatwa, żeby kończyć ją w 10 poziomach. Jak to było wcześniej. A cannonballem to ja nie umiem strzelać. Nie grałem w to, ale oglądałem u innych, co to nagrywali. Chwila. Bo chciałem nagrać, zanim zaczniesz ty grać. Nie wiedziałem, kiedy mi to oddasz. Okej, no. Okej, no to... A, jak coś, to ja sobie włączyłem grę jeszcze raz. Ponieważ... Pierwsza część odcinka to jest nagrywana leciutko przed tym niż ta. Ja sobie włączyłem, grę, żeby zobaczyć, czy się nagrało wszystko. I okazało, że się wszystko nagrało. Dlatego jest... dlatego nie stał cannonball. I jak widzicie, ładnie wyszło, wszystko wybuchło. Ale tak. Wrecking Balla teraz. Chyba nie muszę wam mówić, skąd wiem, jak w jakim trakim był działaniu. Okej. No i mamy pierwszego ludzika do uratowania. Jego. I co, zabije się? Nie zabił się. No teraz możemy wszystko niszczyć, ponieważ uratowaliśmy robotnika, który wlazł na górę i nie potrafił zejść. Okej, punkty się naliczają. Do 16 poziomu będzie pierwszy odcinek i później następne 16 poziomów w drugim. Prawie, że on rozwalił rakietę, jak żeście się spokojili.
Nie patrzyłem na mapę, tylko po prostu patrzyłem, żeby tą rakietę wybuchnąć. O. Metal mi tu wylądował, ja nie mogłem rakiet wyrzucić. Przez to, że metal mi tu wylądował, to ja nie mogłem rakiety wypuścić. Co jest? Metal mi wylądował i ja nie mogłem rakiety wypuścić. A teraz to mi wylądowało obok, a wtedy to na wylądował. Okej. Okay. Uwaga, bo te rakiety czasami mogą się tak zakręcić, że... Właśnie przed chwilą było to, można było zobaczyć, jak ta rakieta tak się pokręciła. Jakbym nią nie wysterował, to mogłaby walnąć metal. Okej, okay, w każdym razie poziom czwarty jest zrobiony. Teraz piąty. A piąty ma do ochrony budynki. Tutaj jeden arbus. Ostrożnie, dobra, ostrożnie będziemy to robić. I tu jest drugi budyneczek. Z arbuzami większy. Jest bardziej ogórkowa. Śnieg pada za oknem. Okej, okay, to co? W ten sposób mogę? Chyba nie. Właśnie nie mogę, bo to od razu rozwala. Wiecie co, ja nagrywam, to śnieg pada z oknem. Sobie rozwalimy to, żeby bezpiecznie i teraz uważać, żeby dynamitu nie rozwalić. Te metale muszą do środka wejść chyba. Ok, możemy robić to tak. Może od drugiej strony zrobimy od razu. Tylko dobrze, że jest ta mapa, bo przynajmniej mogę sobie wnioskować, gdzie leci mi ta rakieta. Coś rozwaliła? Chyba nic. Wydawało mi się, że coś tam leży, ale najwyraźniej nic tam nie leżało. Teraz tylko, żeby ten metal nie wybuchł w stronę budynku. Okej. Okay. A te kawałki to są, które rozwalą, czy nie? Nie, to są takie kawałki, które po prostu są gruzem. Okej, okay, tu też jest syf. Więc mamy zrobiony poziom piąty z jednym failem. Pierwszy fail kiedyś musiał nastąpić, tak? To jest poziom szósty, nie? Nie, ósmy. Straciłem poczucie czasu. Się myślałem, że mamy ten poziom piąty. A piąty to był z tym pierwszym ratowaniem ludzika. Zobaczcie, że trochę w błąd wprowadziłem. I teraz jest troszeczkę niekorzystnie, bo mamy ludzika do ratowania, mamy trzy, jakim pole oraz missile. No i jeszcze Ice Strike'a. Ice Strike'a, jak wiemy, możemy użyć tylko w tych miejscach. O, już widzicie, to się ta maszyna już kończy. Rozwalimy to tutaj, żeby ten ludzik mógł zlecieć. Okej, okay. No to teraz Ice Strike i rozwalamy. 800 punktów tylko do zdobycia. Jeszcze sobie misaju użyjemy, żeby wszystko miało jakieś zastosowanie. No i Ice Strike'a, żeby wykończyć to, bo będzie dzięki temu szybciej. I mamy zrobiony kolejny poziom. Poziom 8. Zobaczmy, jak długo będzie ten odcinek. No musiałem to było zrobić przerwę na nagraniu, ale jest po tej przerwie. Mamy Nitro, Grabber oraz Missile. I mamy znowu dwa budynki do uratowania. Oczywiście ta gra ma zawsze losowo. I możemy się różnie losować w wykonaniu kogokolwiek. Tak? Wystarczy, że coś inaczej zrobi i już jest inny wynik. Na przykład teraz rozwaliłem to i kawałeczek spadł, ale nie zauważyłem. Okej, okay, kontynuacja.
No to nie będzie łatwo w takim razie. No to do. Oczywiście tak, żeby te kawałki z tu nie wleciały. Widzicie, losowość w tej grze, pomimo że się ją zna, to losowość może być inna. U mnie, tak i u innych. Tak. Mam 20 nit, to już 16. Ok, jeszcze 10. Jeden blok rozwalony i teraz tutaj. Tam nie spadnie, nie? Na wypadek. Jakby miała spaść, to rozwaliłem. Coś tam spadnie? O, spada. Spadło, spadło. Spadka, bo jak my to spróbujemy rakietkami. Losować też może i zimno. No, ze względu na to i ze względu na tę metę, co mi spadł w pierwszym levelu z Lisaju. I tam spadł i nawet nie mogłem wywnioskować, że on tam leży. O, coś się te rakietki rozwalały, znowu się rozwalił budynek. Nie widziałem z czego, później się okazało, że ten metal tam leży. Okej, okay, skoro Lisaju nie jest dobrym wyjściem, bo rozwala budynek, no to robimy to inaczej. Ok, 10 zostało, no i jeszcze tutaj. Ok, mam jeszcze 5. Tam coś leci, ale chyba jest to syf po prostu, tak. To już nie był syf. To też nie był syf. Syf nie zabije budynka, ale... Ok, no to teraz tylko... A, nitra zużyłem, więc dobrze, że... jedyne co zostało to tylko... Możemy jeszcze ewentualnie te szyby rozwalić. Już w sumie... O, jeden sobie wystarczył. Można by było chyba ten metal wziąć i z jednej strony zasłonić budynek i rozwalać kawałki, a później przenieść go na drugą stronę i z drugiej strony zasłonić. Ale no, zrobiliśmy to tak i wyszło. Robiliśmy inaczej. Możliwe, że to o to chodziło, żeby ten metal z góry wykorzystać, jakby ktoś na to wpadł. Ale wyszło... Tak też wyszło dobrze, tak. 4 nitrosy oraz... I to 2 jest czyli 6 elementów połączymy. I teraz nam została literka T. Ok, chciałem, żeby to odpadło. To rozwalimy. No, ale więcej nie mamy tych, nie? Więc teraz to po prostu musi to ice rig rozwalić, bo inaczej nie będzie wygrane. I czy ten ice rig zdobędzie te punkty? Zobaczymy. No nie zdobył. Więc jest poziom do powtórki. Poziom do powtórki. Ok, to odpada. To odpada. O. Musimy rozwalić to tak, żeby... O, i teraz będzie lepiej, bo ice check i mam 2. I mam więcej możliwości na punkty. No właśnie, od razu rozwalił wszystko. I to jest kolejny dowód, za którą losowi w grze, pomimo że się zna, może być dla każdego inna. Też tutaj jest ciężko, ze względu na to, że tym cannonballem jest ciężko wymierzyć. A, tego nie musicie widzieć. Przypominam, jakby ktoś nie oglądał od początku, chociaż myślę, że nie będzie tych osób. 16 poziomów na odcinek. O, chociaż nie rozwaliło budynka, ale mogło rozwalić. Mogło rozwalić, ale nie rozwaliło. O, teraz jeszcze... Raz takie coś. O, nie wycelowałem w górę.
Okej, rozwalaj, rozwalaj. Za lekko. Właśnie, i to też nie jest łatwe, bo trzeba wycelować. Okej. A teraz spadło. Tak samo jak te za pierwszym razem. O, teraz też padnie? Padło. Okej. Jeszcze. Nie wiem, czy mi się to nie rozwali, ten gnew prosto. Udało się. Jednak się nie udało. Właśnie brałem to pod uwagę, że ten metal tam spadnie. Już nie miałem jak go podnieść. To w górę lecimy w takim razie. W górę. A w narożnik zahaczyła ta kula. Narożnik tego budynku. A teraz to w ogóle było żeby. Okej, no to może z drugiej strony. O, aż za mocno. Coś walnie. Nic nie walnęło. O. To też było za mocno. I to jest udowodnione teraz. A to jednak z tej strony nie było dobre. O, przestrzelone, dobrze, nie w górę. W sumie może nam się skończyć bez prób, bo próby mam 6 prób, żeby trafić. 6 prób, żeby trafić do środka. Też trzeba to tak rozwalić, żeby metal nie spadł. Przesuniemy sobie. Przesuwanie nie powoduje zabrania kul. O, teraz wyszło dobrze. Teraz tylko ta kula nie rozwaliła tamtego. A teraz? Okej. To chyba rozwalił. Nie rozwaliło. Teraz. Teraz to budynek rozwalony. Czasami ta kulka tam leci, czasami nie. Co walnie? Środek? Tak. O, na szczęście tak się podbijała, że nie rozwaliła budynka. To było za lekko. To było za lekko. Więc pierwsze 10 poziomów było łatwe, a to już się zaczynają spadki. O, co brudne. Tak jest. Nie jest łatwo wcale. Wcale łatwo nie jest. Okej. Że chociaż tam troszeczkę jeszcze porozwala. Teraz rozwalić powinno. Okej, to nie zniknie kulka. Dobra, mamy ten poziom. Tak, którąś próbą. To co? Dark down, a ludziki. Ludziki, ludziki, ludziki. Okej, ludziki. Teraz spadniecie tak jak wtedy, czy będzie trzeba was jeszcze ratować? No, wszyscy w bandażu. Wszyscy w bandażu, nikt nie spadł na... tam tutaj. To, ale od razu ich przekierujemy tak, żeby spadli na... O, nie w tę stronę. Jeden się ratował, ale cała reszta walnęła w kostkę. Okej. Okay. Tak się nie bawimy, skoro nie możemy. Nie, kulka, no to potrzebujemy ich bardziej zniżyć. O, gdzie to leci? Jeden się uratował. Może w drugą stronę poleci się. A, o metal też się może zabić, to tego nie wiedziałem. Myślałem, że jak spadnie na metal, to jest bezpieczny. W każdym razie jeszcze możemy
uratować. O, jeden uratowany, a drugi zmiażdżony. Czyli możemy musimy trzech przynajmniej uratować. Bo za dwóch zabitych to już jest przegrany level. Możemy po prostu sobie środek rozwalimy. Obaj się rozwalili. Może jednak to jest to. Rozwalić środek. Okej. Okay. Trzeba też pamiętać, że tych nitro jest jeszcze 13. O, już się jeden zabił. A drugi też spadł. Okej, okay. To też nie jest dobra metoda. To też nie jest dobra metoda. A to może jednak początek był lepszy. Żeby po prostu to rozwalać. Okej, okay, spadli na... A dwóch się zabiło. Właśnie losowość w tym poziomie też nie jest dobra, jak będzie źle. Okej, okay. Wyrównane. No i jak zjadą, to właśnie trzeba je tutaj wyczyścić, żeby nie spadli na to. Dwóch się znowu pokonało, serio. Wszyscy się zabili. Ktoś spadł? Nie. Wszyscy są tutaj z tej strony, więc okej. Okay. Kostka. Nie, jej po prostu spadli na ziemię. Jak jej uratować? No i jak tutaj go oglądałem, też się z tym męczył. O! Wystarczyło po prostu klikać, tak żeby było szybko i zrobione. Okej. Okay. Kanon. Cannonball, Grabber or Ice Strike. Okej, okay, no to co? Cannonballem? Może nie, Grabber. Wiem, że Grabber może rozwalić tym nitro. Ice Strike mamy 3. A Ice Strike nie ma tu żadnych elementów do rozwalania. Trzeba mu dać troszeczkę elementów. Kosteczki przekładać na tamtą stronę. Okej, okay, nie ta. Dobrze, że graberów mamy nieskończoność. Pyk. Nie, tak ma być. I to teraz te kawałki przerzucimy tutaj. Jak tam to porozwala, to od razu wszystkie kawałki tam przerzucimy. A te kawałki szyby tutaj, z tamtego, te tutaj, dołożymy tam dopiero jak będzie kolejny ASEC. Jak będzie trzeba. Myślę, że w ten sposób więcej punktów zarobię, jeżeli jakbym dał tylko szybę.
Okej, okay, wyburzamy to. Jeszcze tutaj te elementy. Jeszcze dwa razy trzeba będzie to przelecieć. Trochę nużące, ale niech już będzie. Okej, okay, i Ice Strike. Ile wyzwali? No idealnie 600, no. Przynajmniej jeden Ice Strike puściłem, a nie kilka. Okej, okay, mamy to. To jest poziom 14, nie? Okej, okej, 14. Mamy 14 poziom. Ja nie wiem, ile trwa nagranie. Widzę, że 23 minuty, okej. Znaczy ta część, bo tam jeszcze jest jeszcze jedna. Tak. W sensie. Jest dłuższe niż 23 minuty, bo ta część trwa 23 minuty, ja mam jeszcze drugą część, która jest z powitaniem. A z powitaniem to już było na początku tego odcinka. Powitanie było. Okej, okay, i ciebie teraz rzucić. Poleciałeś. Mamy jednego grabera. Że po prostu tym graberem co zabierzemy. Myślałem o tym, żeby po prostu znieść to w dół. Puszczamy, spuszczamy. Udało się. Udało się go uratować. Ale to teraz jedyne co po prostu to zniszczyć. Po prostu robimy jeden wielki syf. I tak było łatwe. Nie trzeba było myśleć o tym, że on się o coś zabije, tylko po prostu spuścić gromadę i tyle. Okej, znowu ratowanie. Jeszcze dwa poziomy, nie? Na ten odcinek 15 oraz 16. A to musicie chwilę poczekać. Wy nie poczekacie, bo i tak macie pauzę. Dobra, jak coś, jeśli chodzi o wielkość ekranu, no to nie mogę go wezwać większego, bo. No tak, bo nie woda. Jakbym zrobił większy, to bym nie zmieścił tego w ekranie nagrania. Bo jeszcze się tam jeszcze jakieś inne elementy pojawiły. Cztery grabery, cztery drille oraz nitro w nieskończonej ilości. I dwa ludziki do uratowania. Okej, okay, przeleci i co, zabije kogoś? Nie. O. Tylko ich nie zabić. Po prostu zniszczymy to. O, uwaga, bo leci. Tak, myślałem, że jak ten metal na niego spadnie, no to już będzie po nim. Zrobienie tego poziomu. Okej. Okay. Ty tu TNT trzymasz i nie możesz nam pomóc, serio. Okej, okay, no to w takim razie drille zużymy, tak? Kilka rządków na raz, niech rozwali ten drill. I tutaj przy nich. Nie, tylko w tę stronę niech poleci. Okej. Okay. Teraz nitrem porozwalamy to, tak? Chcę ich jeszcze przegrać, bo możliwe, że. Okej, okay, to teraz. Graber. Ten element musi wyjść stąd. Potrzeba go przerzucić na drugą stronę, żeby było dla nich bezpiecznie. Ten też. Bo nie rozwalić ich.
możemy to wyrzucić, bo już tu nigdzie nie będzie dla nich zagrożenia. Co, możemy nitrosem rozwalić to? Czy jeszcze się zabijesz? Nie zabiłeś się. A ty? Ok, to tylko jeszcze to odsunąć. I mamy poziom zrobiony. Pięknie. I ostatni poziom na... To jest nazwane job. Czyli ostatnia praca na dzisiejszy odcinek. Czyli rozwalić cannonballem te tutaj nitro oraz elementy obu. Co już widać, że nie będzie łatwe, ze względu raz czy na budynek. Chyba, że cannonballem się nie strzela dość łatwo. Ok. Teraz aż za lekko puściłem, bo rozwaliło oba elementy. Nie dość, że samochód, to już nie wsiano, to już do niego nie wsiadł. Rozwaliłem i samochód, i... Okej, dobrze, że jedna kula rozwala środek. I teraz co? Będzie w tamto? Nie. Muszę troszeczkę tutaj poobijać. Tutaj, żeby mocniej obiło, to trzeba właśnie mocniej strzelić, tylko że jak strzelę z tej strony, to widzicie, co się dzieje. Okej. 10 kul. 10 kul. Może troszeczkę nad siłą popracować wystarczy. Hop. Okej. Super, super. Za to, co by nas zwolnili od razu, więc trzeba pokazać szefowi tego wyburzania, że jesteśmy w stanie to wyburzyć. Jakbyśmy tak kilka razy zwolnili właśnie coś tak... Budynek, który ma żyć, to już by nas zwolnili. Szczęście ja nie idę na budowę, więc nie ma się o co martwić. Jest tam to rozwalić. Ok. Gdzie to walnie? W budynek. O, na szczęście zniknęła, zanim w budynek walnęło. Ok, teraz tylko kula nie walni. O, nie walnęła. Tylko czy uda mi się rozwalić tamten pasek z boku? Bez zniszczenia budynku? Chyba nie. Ok, czyli najpierw trzeba to rozwalić przy ścianie, żeby brać, że co była ochrona dla tego budynku tutaj. Ewentualnie, że po prostu 16 level będzie przegrywany w tym odcinku, a zrobiony w następnym. O, i co teraz mam zrobić? No, chociaż kula zniknęła. Teraz musi się rozwalić tamto z boku, a się nie rozwali. Rozwaliło się to. Okej. Okay. Niestety, przez to, że to się zniszczyło, ta kula nie miała o coś się zatrzymać. Zatrzymała się o to, co miało przeżyć. Właśnie, poziom nie jest łatwy. Nie jest w ogóle łatwy. Człowieku, którego to oglądałem, też się z tym męczył. Trzeba rozwalić te ściany tutaj. Cztery paski? Pięć pasków? Okej, okay, porozwalało trochę, ale ja bym chciał tamto z boku. O, w końcu się rozwaliło i teraz tylko odbić do ściany i
walność, podskok. Więc mamy dzisiejszy odcinek zakończony. Okej. Udało się to zrobić. 10 punktów więcej niż wymagano. Okej. Level select. Połowa gry zaliczona. Łapki w górę, komentarze, subskrypcje. Dzięki za oglądanie tego odcinka. I do usłyszenia w następnym. Jeśli ktoś nie widział Robux Show Tokio, to niech sobie obejrzy. To było wszystko w tym odcinku. Cześć!